Poniedziałek, 21 września, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na drogach w związku z remontem ulicy Rakowskiej. Zobaczymy, czy działki są przygotowane do nadejścia jesieni. Powiemy też o pożegnaniu z latem. Uwaga kierowcy! Ulicę Rakowską najlepiej omijać. W czasie prac przygotowawczych do przebudowy jezdni występują spore utrudnienia w ruchu. Korkuje się nie tylko ulica Rakowska, ale także ulice Wolborska, Miast Partnerskich i zjazd z Krajowej Ósemki. To było do przewidzenia, że auta omijające remontowaną drogę A1 wraz z autami docelowo przejeżdżającymi przez Piotrków Trybunalski w czasie, gdy na Rakowskiej prowadzone są zwężenia jezdni, a ruch sterowany jest ręcznie, skutecznie zakorkują północną część miasta. Kierowcy po kilkanaście minut stoją w korkach i się denerwują. Tylko tu muszę zjechać na magazyn, więc niedaleko, ale na pewno będę stał z 15 minut jeszcze. Dopiero wjechałem w kolej, także jeszcze niedługo, ale chyba postoję. Remont Rakowskiej to remont, który tej ulicy po prostu się należał. Asfalt nie tylko jest połatany i pofałdowany, a to wynik trwającej od roku modernizacji A1. Przejeżdżające przez ulicę Rakowską setki tirów bardzo zniszczyły nawierzchnię. Nie można było czekać z remontem. Co roku wkładaliśmy kilkaset tysięcy w łatanie dziur, które po roku były znowu do naprawy, więc wydaje mi się, że to były pieniądze wrzucane w błoto i trzeba było temu jakiś kres położyć. Dzięki pieniądzom z ministerstwa mamy szansę za milion, praktycznie 150 tysięcy wykonać taki solidniejszy remont, który nas powinien na kilka lat zabezpieczyć przed destrukcją. Obecnie na ulicy Rakowskiej prowadzone są prace związane z przygotowaniem poboczy drogi. W czasie tych prac prowadzone są zmiany w organizacji ruchu. Po ich zakończeniu wszystko wraca do normalności, ale nie na długo. Na stałe ruch wahadłowy wprowadzony zostanie od czwartku. Wówczas rozpoczną się prace na pasach ruchu. Remont ma potrwać do grudnia. W tym roku lato do końca raczy nas piękną, słoneczną pogodą. Aż trudno uwierzyć, że już za dwa dni pierwszy dzień jesieni. Pamiętają o tym na pewno wszyscy działkowicze, bo przecież życie na działkach toczy się według czterech pół roku. Jak wyglądają na działkach przygotowania do nadejścia jesieni? Czy wszyscy już je rozpoczęli? O tym w materiale Krystyny Witkowskiej. Na pierwszy rzut oka jesieni tu jeszcze nie widać, ale wszyscy działkowicze dobrze wiedzą, że przyszedł już czas na zbieranie plonów. Tak też dzieje się na działce pana Jana, gdzie pieczołowicie pielęgnowane przez całe lato warzywa i owoce trafią teraz jako przetwory do słoików. Te, które jeszcze pozostały na krzakach, jeśli nie zostaną wcześniej skonsumowane, mają jeszcze ostatni moment, aby dojrzeć. Pogoda im sprzyja. Sprzyjały im też wcześniejsze warunki pogodowe, bo jak mówi pan Jan, zbiory w tym roku są dobre. Dobre i ekologiczne, bo na tej działce używa się nawozu z własnego kompostownika, a do podlewania wykorzystuje się deszczówkę. W tym roku przy pomocy domowników zainstalowaliśmy rynny na altance i łapiemy deszczówkę, którą używamy do podlewania krzewów i szklarenki. No i fajnie to nam zdaje egzamin, dlatego że mamy dwa zbiorniki, każdy po 210 litrów pojemności i proszę sobie wyobrazić, że podczas wieczoru burzowego albo nocy, nocnych opadów potrafi w ten zbiorniczek nalecieć pełno, a i jeszcze grawitacyjnie na działkę się woda wydostaje. Pracy działkowicze mają sporo i nie tylko ze zbiorami, a jeśli te w następnym sezonie mają być równie smaczne i zdrowe, trzeba już teraz odpowiednio przygotować glebę. Usuwanie resztek roślin i spulchnianie to podstawa. Okazuje się, że również tutaj ważna jest dobra organizacja, bo przecież na działce można też i odpocząć. Jak się na wiosnę opracuje na tych grządkach wszystko ładnie, no to później tylko takie prace dzisiaj. Nic się nie robi, odpoczywa.
I takich dni jest bardzo dużo. Są też i tacy działkowicze, którzy nie sieją i nie zbierają. Dla nich działka jest miejscem rekreacji i wypoczynku. Tu odpoczywają od letniego upału i miejskiego zgiełku. Sąsiedzi uprawiają warzywa, kwiaty, a ja postawiłem na trawkę, na świeże powietrze. Ogólnie to właściwie zapraszam znajomych na spotkania rodzinne, grillujemy, bawimy się dzieci. No jak pani widzi tutaj, wszyscy razem się pysznie bawimy, tak powiem. Jak widać, tu życie toczy się wokół pracy, rekreacji i odpoczynku. I choć tegoroczne lato odchodzi już w zapomnienie, to działkowicze nie zapominają o kolejnym sezonie. Tylko odpowiednie przygotowanie działki jesienią pozwoli cieszyć się nią kolejnego lata. Każdego roku przychodzi ten moment pożegnania z latem. Hucznie i na wesoło dokonały tego w minioną niedzielę dzieci, które wraz z rodzicami wzięły udział w rodzinnym spotkaniu na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury. To lato było inne niż zwykle. Pandemia pokrzyżowała plany wielu z nas, komplikując m.in. masowe imprezy w plenerze. Mimo trudnych warunków, na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się kilkanaście imprez, których zwieńczeniem była niedzielna zabawa przy muzyce. Bardzo się cieszę z tego sezonu. Jest, w tym momencie będzie kończony rodzinnie. Bardzo się cieszę z tego. I oczywiście zaczynamy sezon, taki teatralny sezon, kulturalny, z zajęciami, ze spektaklami. Nie będzie to tak intensywnie, jak dawnymi laty bywało, ale jest. Dużo rzeczy też się dzieje w sieci, na naszym profilu facebookowym, na który zapraszamy. I myślę, że w Miejskim Ośrodku Kultury zawsze jest bardzo sprzyjająca atmosfera do tego, żeby gościć całe rodziny. W niedzielne popołudnie rodziny dopisały. W zabawach tanecznych i ruchowych udział wzięli nie tylko najmłodsi, ale także ich opiekunowie, którzy musieli sprostać wymagającym konkurencjom. Organizatorzy zadbali też o walor smakowy ostatniego pikniku tego lata. Na małych łasuchów i ich rodziców czekał obiecany poczęstunek. Nie było problemu, żeby właśnie zgromadzić tutaj dzieciaki, które nie tylko przyszły na smakowitą pizzę, ale całe rodziny się wesoło zabawić. Tego nam teraz trzeba. Tej wyrozumiałości do całej sytuacji, ale można przez to też fajnie się pobawić. Tańcem, ruchem, piosenką, teatrem, plastyką. To, co możemy tutaj i z prawnością. Konkursy zręcznościowe, grupowe tańce w rytm muzyki oraz śpiew zupełnie solo. Miłośnicy wakacyjnych festynów w tę niedzielę odświeżyli popularne plenerowe aktywności. Jak zawsze nie zabrakło również piosenek edukacyjnych dla dzieci, przypominających ważne numery telefonów. 998, cały dom się pali, przyjeżdżajcie szybko, strażacy wspaniali. 997, taki numer mam. Zawsze człowiek wyjdzie z domu, spotka się ze znajomymi, no i całą ekipą się przychodzi osiedlową, także super. Brakowało trochę festynów? Oczywiście, że tak. Wiemy, że jest coś organizowane w MOK-u, to staramy się być. Bardzo fajnie, wyjątkowo, fajnie, że pogoda dopisała, a mówię, pana Tomka też znamy, z Baniela chodzi na tańce, więc on świetnie wszystko zawsze prowadzi, jest fajna zabawa. A nie na to, jak się podobało? Fajnie. Co było najfajniejsze? Konkursy. Fajna zabawa dla dzieci i dla dorosłych. Spotkanie na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury zwieńczył konkurs, w którym nagrodą była kolacja dla całej rodziny. W niedzielę lato żegnały rodziny z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Już jutro niestety musimy pożegnać się z latem wszyscy. 22 września w tym roku zarówno astronomiczne, jak i kalendarzowe lato musi ustąpić jesieni. Jak będziemy wspominać tegoroczne lato? I czy bardzo smuci nas fakt, że już za dwa dni zawita do nas jesień? Zobaczmy. Jak pani będzie wspominać tegoroczne lato? Pomimo wszystko bardzo przyjemnie. Czyli mimo pandemii będą miłe wspomnienia?
Tak, będą miłe wspomnienia, ponieważ udało mi się być na urlopie, który spędziłam cudownie, pogoda dopisała. Tegoroczne lato było zupełnie inne od poprzednich, ale no jakoś sobie poradziliśmy z tą sytuacją i cieszymy się, że ja się na przykład ze swojego lata bardzo cieszę, bardzo miło spędziłam. Średnio. Chodzi o pandemię, bo tak w ogóle to fajnie było, bo pogoda fajna, ale ta pandemia trochę nam przeszkodziła. Jako pod względem pogody super, natomiast pod względem wypoczynku nie za bardzo, bo nigdzie nie byłem. Jak pan będzie wspominał tegoroczne lato? Bardzo dobrze. Dużo wrażeń. Tak jak dla mnie przeprowadzka w tym roku. Także mam wrażeń bez liku. Nie mogę narzekać. Jakie najmilsze wspomnienia z lata? Myślę, że taki wyjazd ze znajomymi na domki nad jeziorem. Takie częste wypady na słoneczko, które mnie jakoś relaksowały, no to będę wspominał. Nie byłam nigdzie w czasach, ale miło spędziłam czas. A lubi pan jesień? Też. Dlaczego? Za grzyby szczególnie. Lubię jesień, ale taką, jak w tej chwili, takie ciepło troszeczkę, żeby nie było zimno, no deszczu żeby nie było. To jest najważniejsze, nie żeby nie padało. Lubimy naszą polską złotą jesień. A za co? Za barwy, kolorów. Wie pani co, jak jest takie słońce i tak ciepło, tak. Chociaż ja nie zobaczę, jestem piecuch. Lubię te liście kolorowe na drzewach. Ja się czuję dobrze jesienią. Lepiej jak latem. Jesień lubię. Lubię, bo jest fajnie kolorowo. Kręci się kółeczko jak w życiu. Jesień, wiosna, lato, jesień, zima i tak w kółeczko. Każda pora ma swój urok. Czy zima, czy lato, to każda ma swój urok. Zaczyna trzaskać drzwiami, wdaje się w ciągłe dyskusje. Nic mu się nie podoba. Twierdzi, że nikt go nie rozumie, a małe problemy urastają do kolosalnych tragedii. Takie są nastolatki. Jak ich zrozumieć, jak pomóc, jak nie stracić kontaktu ze swoim dzieckiem? Odpowiedzi na te wszystkie pytania w piątkowy wieczór w Piotrkowskiej Mediatece udzielała dr Aleksandra Piotrowska, znany psycholog, a także pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Chętnych do wysłuchania cennych wskazówek dotyczących wychowania nastolatków nie brakowało, a zagrożeń do omówienia, jak się okazało, jest cała masa. Najważniejsze jednak, jak podkreślała Aleksandra Piotrowska, aby zrozumieć nastolatki, trzeba je najpierw poznać. Tu nie ma jednego złotego środka, przekonywała psycholog, choć taki zapewnie marzy się w większości rodziców, ale jest coś, od czego trzeba przede wszystkim zacząć. Żeby przeżyć spokojnie z nastolatkami, trzeba je naprawdę poznać. Trzeba wiedzieć, z czego wynikają ich zachowania, bo nie tylko łatwiej wtedy o sensowne reakcje z naszej strony, ale też mniejsze koszty emocjonalne płacimy za zajmowanie się nimi. Jak podkreślała psycholog, w tym wszystkim trzeba także przypomnieć sobie, że my, rodzice, kiedyś również byliśmy nastolatkami. W taki fascynujący sposób działa pamięć rodziców. Gdyby bazować na tym, co mówią rodzice, no to kiedyś w szkołach wszystkie dzieci były wzorowymi uczniami. Nie zdarzały się niedobre, niegrzeczne zachowania. A przecież dobrze wiemy, że rzeczywistość no nigdy nie wygląda w tak płaski i jednowymiarowy sposób. Takich profesjonalnych rad tego wieczoru uczestnicy spotkania wysłuchać mogli znacznie więcej. Tu nastolatki zostały wzięte pod lupę, zgodnie zresztą z tytułem spotkania, które brzmiało Nastolatki pod lupą, poznaj by zrozumieć. Pod takim też tytułem Aleksandra Piotrowska wspólnie z Ewą Świerżewską wydały książkę, która jest pewnego rodzaju poradnikiem dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby zrozumieć swoje nastoletnie dziecko. Po spotkaniu psycholog rozdawała autografy, a także udzielała indywidualnych porad. Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a odbyło się w ramach projektu Czytamy i Rozwijamy. Jak powstaje powieść kryminalna oraz ile wspólnego ma rzeczywistość z fikcją literacką? Tego mogli dowiedzieć się uczestnicy sobotniego spotkania autorskiego w Mediatece. Tym razem Piotrków odwiedziła autorka kryminalnych bestsellerów Hanna Greni.
Jest autorką kilkunastu powieści i wciąż ma ochotę na więcej. Pisanie to jej pasja, która z czasem stała się nałogiem. Hanna Greń o sobie i swojej twórczości mówiła w sobotę wprost, z dużym dystansem i poczuciem humoru. Obyczajowość, autentyczność, ale także puszczanie wodzy fantazji. To według niej recepta na dobry kryminał. O jego konstruowaniu wiele mogli dowiedzieć się uczestnicy sobotniego spotkania. Autorka opowiedziała nie tylko o historiach, jakie porusza, ale także o bohaterach swoich powieści, których tworzenie nie jest wcale takie proste. Mnie chyba najlepiej wychodzą zwyrodnialcy, szczerze mówiąc. Jakoś lubię się wczuwać w ich psychikę i wtedy mi się samo pisze to, co oni myślą, jak planują zbrodnie, jak przeżywają. Natomiast największy kłopot mi sprawiają bohaterowie dobrzy, o dziwo. A już tacy idealni, to jest po prostu dla mnie nieosiągalne napisać taką postać. Weekendowe spotkanie z Hanną Greń przyciągnęło do Mediateki wiernych fanów jej powieści. Jak sama pisarka przyznaje, takie przedsięwzięcie to okazja do wartościowej dyskusji, podczas której czytelnicy podsuwają wiele ciekawych pomysłów. Podpowiadają coś, co mogę wykorzystać, na przykład nie iść tą drogą, a iść inną, bo coś zauważam, że jednak pewne wątki się niezbyt podobają, że może by je opuścić, o ile to nie koliduje z fabułą oczywiście. Także jest to też edukacyjna rola takich spotkań. Podczas spotkania można było nabyć książki Hanny Greń, które tego dnia rozeszły się w mgnieniu oka. Mówi się, że film jest obrazem. A czy w filmie można przemycić obrazy słynnych malarzy? O malarskości filmów Andrzeja Wajdy, wykłady i warsztaty poprowadzono dziś w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3, czyli w Budowlance. Wykłady i warsztaty odbyły się w ramach cyklu Malarskość filmu, który w szkole prowadzony jest we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tym razem zajęcia dotyczyły filmu Brzezina Andrzeja Wajdy i malarstwa Jacka Malczewskiego. Andrzej Wajda, jak wyjaśniał prowadzący wykłady dr Maciej Dowgiel, bardzo często korzystał ze zabiegów wplatania w swoje filmy scen inspirowanych obrazami. To nic niezwykłego, bo jak się okazuje, malarstwo i film idą ze sobą w parze. No ja myślę, że tutaj są dwie drogi. Jedna droga to taki postmodernistyczny snobizm, tak? Kultura cytatu. Z drugiej strony możemy powiedzieć o tym, że jest to takie pewne historyczne dziedzictwo, jeszcze wywodzące się z czasów cenzury, kiedy właśnie za pośrednictwem obrazów, ich znaczeń dodatkowych, twórcy filmowi próbowali komunikować się ze swoimi odbiorcami. Uczniowie Budowlanki nie tylko wysłuchali wykładu na temat malarskości Brzeziny Andrzeja Wajdy. Podczas warsztatów mogli sami wcielić się w reżysera, inspicjenta i scenografa, odtwarzając wybrany kadr z filmu za pomocą przygotowanych rekwizytów. Tutaj mamy taką interakcję żywą, tak? Natomiast na lekcji, no wiadomo, uczymy się z książki, czytamy różne teksty i to sprawia, że to jest o wiele ciekawsza lekcja niż zwykłe przepisywanie informacji do zeszytu. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowywali swoje filmowe kadry. Czy im się udało? Wyobraźnia i kreatywność pozwoliła na dobrą zabawę i dobre jej efekty. O tym, że odpowiednia dieta i aktywność fizyczna wpływają zbawiennie na nasz organizm bez względu na wiek, nie trzeba już nikogo przekonywać, ale za to można doradzić, jak ćwiczyć, co jeść, jakie robić badania, by dobrym zdrowiem cieszyć się jak najdłużej. I z takich właśnie porad skorzystać będą mogli piotrkowscy seniorzy. 26 września startuje Olimpiada Sprawnościowa dla seniora. A o szczegółach już teraz opowie pomysłodawca projektu. W imieniu Fundacji Uskrzyżenie chciałbym serdecznie zaprosić seniorów na piknik sprawnościowy w Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch w ramach budżetu obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na 2020 rok Łódzkie na Plus. Piknik odbędzie się w dniu 26 września. Między godziną 10 a 14 w prywatnej szkole językowej na ulicy 1 Maja, wejście ulicy Szerokiej. W ramach pikniku będą zorganizowane wiele zajęć dla seniorów, oprócz czego powstanie miasteczko prozdrowotne, które będą udzielane porady diabetologiczne, dietetyczne, będzie można spróbować czegoś pysznego. Dla pierwszych 300 osób będą rozdane maty do ćwiczeń, a oprócz tego będzie można się zmierzyć w prostych konkurencjach sprawnościowych. Serdecznie zapraszam.
A na koniec jeszcze jedna informacja. 22 września we wtorek obchodzimy Dzień bez samochodu. Z tej okazji w Piotrkowie Trybunalskim będzie można skorzystać z darmowych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i rowerem miejskim. Bezpłatne przejazdy autobusami MZK będą możliwe dla właścicieli i współwłaścicieli samochodów osobowych za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego. A jeśli chodzi o rower miejski, we wtorek każdy użytkownik zamiast bezpłatnych pierwszych 20 minut będzie mógł skorzystać z darmowej godziny. Dziś to wszystko, za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do widzenia. Spotykamy się, aby poinformować o takim naszym najnowszym programie dotyczącym budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i o warunkach, zachętach, które mają służyć temu, aby podejmować takie decyzje, aby właśnie pozostać w Piotrkowie i ci, którzy mieszkają poza Piotrkowem, aby wybrać to miejsce do zamieszkania. Otóż, jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu korzystaliśmy jeszcze ze starego stanu prawnego, kiedy mieliśmy do czynienia z użytkowaniem wieczystym gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. W obecnym stanie prawnym jest to już niemożliwe, bo te grunty przeszły jakby z mocy ustawy na własność. Dlatego też nie możemy kontynuować tego programu, poprzez który zachęcaliśmy i bardzo skutecznie i takie działki na terenie miasta zostały zbyte na rzecz tych, którzy byli zainteresowani budową na bardzo dogodnych, preferencyjnych warunkach domu jednorodzinnego na terenie naszego miasta. Dzisiaj przedstawiamy Państwu w oparciu o zarządzenie, które podpisałem, inny program. Program pod nazwą Działka za 50% ceny pod budowę domu. On daje takie możliwości, że pewną pulę działek, dzisiaj to już jest ponad 20, których przygotowaliśmy na terenie miasta w różnych częściach i tutaj na osiedlu Wierzeje, gdzie się znajdujemy, ale również w okolicach ulicy Prostej, Żółtej, Rolniczej, Szymanowskiego. Tak jak powiedziałem, ponad 20 działek przygotowanych właśnie w tym celu. Będzie to wyglądało tak, że pierwszy przetarg będzie się odbywał według normalnych zasad. Jeśli działka nie zostanie zbyta w pierwszym przetargu, kolejny przetarg będzie dotyczył tejże działki za 50% wartości. A więc będzie można stać się nabywcą działki budowlanej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne za 50% wartości, bądź nieco więcej w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie i ile osób przystąpi do takiego przetargu. Zastosowaliśmy tutaj pewien mechanizm, system, który będzie uniemożliwiał zakup tych działek w celach stricte spekulacyjnych, a więc tylko po to, żeby na przykład ulokować kapitał, czy też obracać tym z myślą o zysku, tylko przede wszystkim, albo może inaczej, tylko i wyłącznie, aby na nabytej działce budować dom dla swoich potrzeb. Ten mechanizm będzie wyglądał w taki sposób, że no nie będzie się opłacało, że tak powiem, ani zbyć w ciągu 10 lat, ani też nie podjąć budowy, bo te warunki są określone w ten sposób, że w ciągu 2 lat trzeba rozpocząć budowę, w ciągu 5 lat zakończyć, zamieszkać, zameldować się w tym miejscu tak, aby po pierwsze być mieszkańcem miasta, po drugie płacić podatki, nie tylko podatek od nieruchomości, ale pamiętajmy również o tym, że
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania, a więc te PIT-y, które składamy w Urzędzie Skarbowym. A jeśli ktoś sprzeda działkę w terminie przed upływem 10 lat lub wykorzysta na inne cele niż cele mieszkaniowe, no to taka transakcja będzie powodowała to, że zostanie naliczona kara w wysokości odpowiadającej cenie nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu. To jest program, który ma na celu pomóc podjąć decyzję tym mieszkańcom Piotrkowa, którzy bardzo często ze względów przede wszystkim finansowych wybierali na przykład działki poza Piotrkowem, bo one są relatywnie na terenach wiejskich tańsze. To jest problem, który dotyczy wszystkich miast w Polsce, zwłaszcza miast średniej wielkości, dużej tej migracji ludności, która od rana do wieczora, że tak powiem, korzysta z pełnej infrastruktury. Tutaj pracuje, tutaj dzieci bardzo często przywożą do szkoły, korzystają z takich dóbr związanych z rekreacją, kulturą, sportem. Natomiast niejednokrotnie zamieszkują i płacą podatki w gminie sąsiedniej. Ten program ma temu przeciwdziałać, podobnie jak karta mieszkańca, o której mówiliśmy stosunkowo niedawno i radni taką uchwałę podjęli. To zarządzenie, które podpisałem, ono w zasadzie wejdzie w życie z dniem podpisania, natomiast te pierwsze przetargi w tym trybie ewentualnie za 50% ceny po pierwszym przetargu, który musimy przeprowadzić według normalnej wyceny, one będą miały miejsce jeszcze w tym roku, na początku grudnia. Serdecznie zachęcam, zapraszam do tego, aby zainteresować się naszą ofertą i wybrać dogodną, atrakcyjną działkę, nie tylko w sensie położenia, nie tylko w sensie lokalizacji i wszelkich dóbr związanych z zamieszkiwaniem właśnie w mieście, a nie poza jego granicami, ale również, czy może przede wszystkim ze względu na ten walor finansowy.